Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku vloga Przestroga Teologa. Jak zawsze rozpoczynamy teologicznym sucharem. Jak nazywa się ulubiona kościelna uroczystość Włochów? Boże Ciao! Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao na mattina. Czerwiec to nie tylko Boże Ciało, nie tylko okres nabożeństw czerwcowych, ale to także czas piłkarskiego euro. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam postać kilku znanych piłkarzy, którzy publicznie przyznają się do tego, iż wierzą w Boga. Na pierwszy ogień kapitan reprezentacji Polski, gwiazda Bayernu Monachium i Bundesligi, czyli Robert Lewandowski. Lewandowski w tym sezonie zasłynął z pobicia rekordu Gerda Millera, jeśli chodzi o liczbę bramek strzelonych w jednym sezonie niemieckiej ekstraklasy. Miller miał ich 40, a Robert Lewandowski zdobył w tym sezonie 41. Ale kapitan naszej kadry słynie także z głębokiej wiary. I tutaj cytat. We współczesnym świecie wszystko idzie bardzo szybko. Nieraz zapominamy o naszych wartościach i o tym, co tak naprawdę jest dla nas najważniejsze. Dlatego też wiara w Boga pomaga mi na boisku, ale też i poza nim, aby być po prostu dobrym człowiekiem i popełniać jak najmniej błędów. W marcu nasza kadra zmierzyła się z reprezentacją Anglii na Wembley. Lewandowski w tym meczu nie zagrał, a mocno naszym obrońcą we znaki dał się Raheem Sterling. Skrzydłowy Manchesteru City również opowiedział o swojej wierze. Posłuchajcie. Każdego dnia meczowego pokładam wiarę w Bogu. To nie jest część jakiegoś przedmeczowego rytuału czy czegokolwiek innego. Ale modlę się w domu każdego ranka i nocy wcześniej. Większość dni modlę się, a przynajmniej próbuję. To jedna z rzeczy, które potrzebuję wprowadzić w rutynę. Francja jest niewątpliwie jednym z głównych faworytów do wygrania Mistrzostw Europy. W jej kadrze również znajdziemy zawodników, którzy wierzą w Boga. Między innymi napastnika Chelsea Londyn, czyli triumfatora Ligi Mistrzów, Oliviera Giroud. Olivier Giroud ma na sobie kilka tatuaży. Jednym z nich jest ten, który prezentuje napis: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Teraz przytoczę Wam kilka cytatów jego wypowiedzi odnośnie wiary. Jezus jest ze mną na stadionie, kiedy strzelam gola, ale również wtedy, gdy przegrywam. I inny fragment. Jezus jest ze mną na murawie. On jest moją mocą. I kolejny fragment. Kiedy w Chelsea po meczu z Arsenalem wygraliśmy finał Ligi Europy, razem modliliśmy się na murawie, każdy we własnym języku. Było to bardzo silne. I jeszcze jeden fragment. Zgromadziłem przyjaciół, z którymi zrobiliśmy kursy alfa. Modliliśmy się razem. Było to bardzo mocne. W reprezentacji Francji znajdziemy też Antoine'a Griezmana. Napastnik FC Barcelony również jest osobą wierzącą. Takim świadectwem są m.in. jego 3 tatuaże. Jeden przedstawiający Jezusa, drugi Maryję, a trzeci paciorki różańca. W swojej autobiografii opisał, że wiarę odziedziczył po swojej matce, która jest zagorzałą katoliczką. I taki króciutki cytat z jego autobiografii. Od dziecka jestem skąpany w wierze. Nadal zapalam świece w kościołach. Na poprzednich Mistrzostwach Europy naszą siłą napędową byli skrzydłowi Kuba Błaszczykowski i Kamil Grosicki. W tym roku na Euro ich nie zobaczymy, ale warto przypomnieć sobie ich świadectwa wiary. Na początek skrzydłowy Wisły Kraków. Ja osobiście z dużą wiarą na co dzień i z dużym przekonaniem o tym, że Chrystus pomaga w życiu codziennym, staram się w pewnym sensie namawiać ludzi do tego, aby nie zapominali o tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli wiara i modlitwa.
A teraz słowa Turbo Grosika. Czuwa nade mną Matka Boska, którą wytatuowałem sobie na ręce. Bardzo mi pomaga. Kiedy chcę zrobić coś głupiego, kiedy znów mam ten kołowrotek w głowie, to patrzę na tatuaż i odechciewa mi się złych rzeczy. Zmieniło mnie to i jestem teraz szczęśliwym człowiekiem. Kto zwycięży na Mistrzostwach Europy Euro 2020? Nie wiem. Ale wiem, że ci, którzy grają w drużynie Jezusa, już teraz mogą czuć się zwycięzcami. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.